witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z czymś innym. Przychodzę do Was z pogadanką. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy bardzo mi zależy na Waszej opinii, na Waszej szczerej opinii, na Waszych rozprawkach, wypracowaniach. Także nie ograniczajcie się, piszcie, co uważacie w komentarzach. Będzie mi bardzo, bardzo miło poczytać Wasze zdanie. No a o czym to pogadanka? O rutynie w związku. Jakiś czas temu nagrywałam takie Q&A i tam padło takie pytanie właśnie, jak zażegnać tą rutynę. I wtedy, odpowiadając na nie, powiedziałam, ja nie mam rutyny w związku. Po czym tak się zreflektowałam i stwierdziłam, nie, czekajcie, moment. Nie no, mam rutynę w związku i nie widzę w tym nic złego. Nagram o tym pogadankę. I przed odpaleniem dzisiaj aparatu sobie trochę googlowałam na temat rutyny, na temat przeciwdziałania. I znalazłam jedną z takich definicji czy opinii. Rutyna w związku bywa jednak groźna. Może oznaczać stagnację uczuciową, brak namiętności, niechęć do seksu, nudną codzienność oraz domowy kierat, który przytłacza i w którym partnerzy nie potrafią odnaleźć czasu i energii dla siebie. No i jeżeli przeczytam taką definicję, to nie, to ja nie mogę powiedzieć, że mam tą tak zwaną rutynę w związku. Natomiast myślę sobie, że ta rutyna, czy to w życiu, czy to w związku, jest trochę tak współcześnie, jakby to powiedzieć, trochę przesadzona. Nie wiem, przynajmniej, wiecie, no ja oczywiście mówię o własnych tutaj odczuciach. Ostatnio, troszeczkę na sekundę odbiegnę od tematu. Ostatnio się spotkałam na Instagramie z taką nagraniami na rolkę, bodajże jakiejś pani psycholog, która mówiła a propos toksycznych zachowań na święta, z którymi możemy się spotkać podczas świąt, między innymi pytania o dzieci, o wygląd i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że okej, to jest niekulturalne tego rodzaju pytania i należy faktycznie odpowiadać na nie dosyć dosadnie i nie dać tutaj możliwości, wiecie, dyskusji albo nie daj Panie Boże jakby uginania się pod tymi pytaniami, ale czy to jest na pewno ta toksyczność? Czy to są na pewno takie zachowania, które faktycznie współcześnie możemy nazwać toksycznymi? Jeżeli to jest po prostu pytanie kogoś, bo tak kiedyś było, bo kiedyś jakby ta kultura troszeczkę inaczej funkcjonowała, wiadomo, buractwo też było zawsze, to nie ma co ukrywać, ale czy musimy już to nazywać toksycznymi zachowaniami na świętach Bożego Narodzenia, przy spotkaniu z rodziną przy stole? Tak samo się natknęłam na to, jak bardzo robimy dziecku krzywdę, jeżeli mówimy, że prezent od Mikołaja uzależniamy od tego, czy był grzeczny, czy niegrzeczny. Że czym jest grzeczność u dzieci. Że po pierwsze to jest właśnie złe, takie mówienie do dziecka, że dziecko dostanie, nie daj Panie Boże, rózgę, że może jest niegrzeczne. No i w ogóle czym jest właśnie ta grzeczność? Czy w ogóle chcemy, żeby nasze dzieci były grzeczne? I pomyślałam sobie kolejny raz, że ja się po prostu nie nadaję do tych współczesnych pewnych nazw dla różnych, nie wiem, sytuacji, emocji i tym podobnych, bo wydaje mi się, że czasem zatracamy się w takim nazewnictwie, w takiej nomenklaturze, w jakimś podążaniu za nowoczesnym podejściem do życia, do macierzyństwa, do relacji. Pytanie moje konkursowe brzmi, czy na pewno znajdujemy czas na to budowanie tej relacji. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czasem po prostu mam wrażenie, może błędne, że tak bardzo się skupiamy właśnie na czytaniu, nie wiem, książek psychologicznych, jak dobrze funkcjonować z dziećmi, wśród ludzi, w związku, że trochę nam się zatraca nasz instynkt, jakby samozachowawczy, co należy zrobić i może zamiast poczytać kolejną książkę o tym, jak funkcjonować w związku, właśnie warto przytulić się do swojego partnera. Mówię, mam bardzo mieszane uczucia, na pewno to nie jestem ja, na pewno to jest coś, co się kłóci ze mną, czyli właśnie nazywanie wszystkiego teraz w taki bardzo podniosły sposób i te wszystkie rady. I trochę mam wrażenie, że tak samo jest tą rutyną w związku. Dla mnie osobiście słowo rutyna oznacza pewnego rodzaju powtarzalne zachowania. I dla związku bardzo często, tak jak choćby było w tej definicji, w tej opinii, pojawia się, że w tej rutynie, czyli w odtwarzaniu pewnych zachowań jakby w sposób cykliczny, na przykład zatraca się jakiś kontakt, nie wiem, na przykład cielesny między partnerami.
no jeżeli odtwarzamy coś ciągle, to on się nie powinien zatracać. Czyli ta rutyna w związku to ma oznaczać troszeczkę coś innego. Powiem wam szczerze, że zapytam mojego męża też przed nagraniem tego filmu, czy mamy rutynę w związku, czy nie. Powiedział i tak, i nie. Powiedziałam, a czy to jest dobre, czy złe? I tak, i nie. No i ja się chyba pod tym podpisuję. Wydaje mi się, że nie w każdym związku, wszystko zależy od tego, jak związek jest budowany. O, do tego generalnie zmierzam. Jeżeli na początku związku, nie wiem, latamy ciągle na jakieś turborandki, skaczamy ze spadochronem i robimy jakieś mocno, nie wiem, ekspresyjne powiedzmy rzeczy, a później wpadamy w taką stagnację, że jesteśmy razem i już nam się tego nie chce robić, to tak, to ja bym to nazwała czymś negatywnym. Niekoniecznie rutyną, tylko czymś, że z jakichś powodów już nie mamy tej ciągoty do wspólnego na przykład w ten sposób spędzania czasu. Ale jest mnóstwo związków normalnych, znaczy normalnych w sensie no nie instagramowych, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, gdzie ludzie raczej nie skakali ze spadochronem, nie robili jakichś turbo rzeczy, nie chodzili też co tydzień do kina, nie chodzili co tydzień na randki do restauracji, tylko po prostu spędzali z sobą czas, nie wiem, oglądali filmy, robili cokolwiek innego. I dla tych osób, jeżeli popadną w takie poczucie stagnacji, no to wcale nie będzie czymś naturalnym, że nagle będą chciały poczytać artykuły, jak zapobiec tej stagnacji i nagle właśnie pójdą skakać ze spadochronem czy chodzić na randki. To wszystko jakby zależy od tego, jak ten związek od początku kształtował się, jak to wyglądało, co było naturalne do tego związku, co nie. Ja na przykład pamiętam, że z moim mężem na takiej niby randce, czyli to było chyba walentynki, byliśmy w kinie, nawet nie wiem na czym. Nie, to nie były walentynki. Chyba byliśmy wtedy na filmie Hop o kurczakach i o królikach. Chyba już wtedy się tak tytułowaliśmy. Nieważne, byliśmy w kinie i potem poszliśmy, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, poszliśmy do restauracji. Mój mąż do mnie powiedział, że już nie stać go na deser. No takie, słuchajcie, no były czasy, tak? Zresztą to nie jest jakby nic złego, no po prostu nie miał już kasy. I to chyba była taka randka, którą kojarzę, że byliśmy w restauracji. Owszem, na przykład gdzieś wychodziliśmy, ale nigdy jakby... Ja nie mogę powiedzieć, że ja chodziłam jako takie randki w swoim życiu. Czy w związku z tym jakby moje życie jest uboższe? Chyba nie. Tak samo nie mogę powiedzieć, że nie wiem, na przykład spędzaliśmy razem czas taki właśnie książkowy sposób, że coś robiliśmy razem, że nie wiem, znajdowaliśmy sobie wspólne hobby, albo że nie wiem, co tam jeszcze, kuźwa, chodziliśmy do teatru, tak? No nie, jakby nigdy tego nie robiliśmy i wcale nie mieliśmy poczucia, że nasze życie, nasze jakby życie indywidualne, czy nasze życie związkowe jest uboższe. Pamiętam też doskonale zaręczyny nasze, które z racji pogody, one się odbyły w Krakowie, z racji pogody po prostu zostaliśmy w pokoju. Ja wiedziałam, że mój mąż raczej chce się mi oświadczyć, więc powiedziałam, że mimo, że pada i wierzcie mi, nie chciało mi się masakrycznie, bo byłam zmęczona, powiedziałam, dobra, to chodźmy, jeszcze gdzieś się przejdziemy, ale ta ulewa była taka, no, fest. I to nie byłoby nic jakiegoś takiego turbo przyjemnego i mój mąż mi się po prostu oświadczył w tym pokoju, choć mógł jeszcze chyba poczekać na kolejny dzień. Tak, ale no to już byłoby w dzień, nie wieczorem, bo to była druga chyba nasza noc w tym Krakowie. I on mi się tak po prostu oświadczył. I dla mnie to było coś naprawdę cudownego. I zapytałam go wtedy, jakby to nie myślałeś, w restauracji byliśmy na obiedzie, tu chodziliśmy po tym Krakowie. On mówi, wiesz co, tak pierwotnie planowałem, może sukiennicę, może to, może tamto, ale jakby ciągle nie do końca czułem się w tym dobrze. Znam też historię takich ludzi, którzy mieli, facet miał ogromne, wiecie, plany, pożyczał lampiony od znajomych, chciał się oświadczyć tutaj w Powsinie, w Lesie Kabackim, miała być niespodzianka, wiecie, zaprowadzenie laski, ona miała się niczego nie domyślać, tam miały być te lampiony ustawione na polanie i on miał tam klęczeć z tym pierścionkiem. I też się zaręczyli w Krakowie, w takich samych okolicznościach jak my ostatecznie, czyli po prostu laska chyba wyszła z łazienki po kąpieli, a koleś tak po prostu klęknął. I tak naprawdę takich zaręczyn to znam większość. Nie kojarzę jakichś takich zaręczyn turbo bajkowych. I jak pytam właśnie kogoś, dlaczego taka forma, to każdy powie to samo, bo
uważał, że ta inna forma, ta taka telewizyjna, taka filmowa, nie będzie dla niego, że on się nie będzie czuł komfortowo, ani ta jego narzeczona. I to jest moim zdaniem bardzo jakby fajna opowiastka, może bez tego, opowiastka a propos właśnie tej rutyny, że pytanie jakby jak funkcjonujemy na co dzień, co dla nas na przykład, czy w ogóle moje pytanie konkursowe brzmi, czy ta rutyna, ta stagnacja jest na pewno czymś złym, bo zobaczcie jak to jest, z jednej strony słowo rutyna, na przykład chcemy wprowadzać, ja nie mam jakby co dzieci, więc wymądrzanie się na temat dzieci jest w moim przypadku mistrzowskie. Ale wybaczcie, chcemy wprowadzać na przykład rutynę w życiu dziecka, tak? Że szczególnie maleństwa, żeby dziecko jakby wiedziało co po kolei, jakby gdzieś tam tworzymy sobie pewien plan zajęć, pewien plan zadań godzinowy i tak dalej, i tak dalej. A potem dla odmiany, kiedy jesteśmy już w związku i odtwarzamy też pewne właśnie schematy zachowań, to nagle się okazuje, że to jest coś złego. Oczywiście, ja bardzo spłaszczam temat i oczywiście troszkę się czepiam, ponieważ tak naprawdę w tej negatywnej rutynie związku chodzi nie o to, że my jesteśmy razem w tej rutynie, tylko chodzi o to, że nasze rutyny się rozmijają. I dlatego moim zdaniem jakby nomenklatura, nazewnictwo tego zjawiska jest nie do końca poprawne. Bo jeżeli faktycznie dochodzi do sytuacji, że już każdy jakby żyje obok siebie, że to, co robimy wspólnie, czy odtwarzanie tych schematów ogranicza się do zrobienia obiadu, do sprzątania, czy do, nie wiem, włączenia telewizji, bo chcemy obejrzeć wiadomości, znaczy to przypadkowe określenie, no coś chcemy obejrzeć w telewizji, no to i już nie znajdujemy jakby też wspólnej płaszczyzny do choćby do rozmów, a kiedyś tak było, bo też może nie każdy ma taką potrzebę, choć ja akurat uważam, że rozmowa, interakcja, naprawdę informacja zwrotna to jest coś, co buduje absolutnie każdą relację, czy to z dzieckiem, nawet z maluszkiem, najmniejszym bobo, on też nam daje informację zwrotną, kiedy jest mu za ciepło, kiedy coś go boli, kiedy jest niezadowolony. I uważam, że te interakcje międzyludzkie to jest coś, co relacje, informacje zwrotne to jest coś, co jest kluczowe dlatego, żebyśmy dobrze funkcjonowali jako ludzie i przede wszystkim dobrze funkcjonowali jako poszczególne jednostki, już nawet nie z innymi osobami, tylko my musimy jakby wiedzieć, że jakby dobrze się spisujemy, nie wiem, postępując w określony sposób wobec kogoś, ale bo odbiegam znowu. Więc pytanie, jak to właśnie wyglądało na początku i jeżeli zaczynamy się faktycznie aż tak bardzo rozmijać, to ja bym to po prostu nazwała nie rutyną, tylko jakąś taką niechęcią. I teraz pytanie znowu, skąd ta niechęć się bierze? Jeżeli ktoś zaczyna jakby kogoś, kolokwialnie mówiąc, olewać, jakby nie do końca ma ochotę spędzać z tą drugą osobą czas, to moim zdaniem czytanie poradników pod tytułem, wiecie, chodzenie na randkę, pisanie sobie liścików czy wyznawanie sobie miłości nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli nie mamy ochoty spędzać ze sobą czasu, nie znajdujemy tej przestrzeni, no to jest znowu moment na interakcję, to jest znowu moment na rozmowę i powiedzenie, słuchaj, czy jakby my potrafimy jeszcze, czy my chcemy. Myślę, że to jest moment do przegadania, czy na przykład potrzebujemy jakiejś pomocy z zewnątrz. Bo to jest moim zdaniem jakby kłopot, kiedy nagle się okazuje, że właśnie żyjemy z tym drugim człowiekiem, ale on jest obok nas. Natomiast jeżeli odtwarzamy pewnego rodzaju właśnie schematy, nie wiem, robimy obiad, potem zawsze, nie wiem, siadamy na kanapie, oglądamy właśnie, nie wiem, telewizję, odtwarzamy w ten sposób te schematy i zawsze one jakby u nas funkcjonowały i dwojgu ludziom to nie przeszkadza, to mimo, że ja bym to nazwała rutyną w związku, to nazwałabym to rutyną taką pozytywną. Mój mąż powiedział i tak, i nie, ale nie miał jakby czasu do końca tego rozwinąć. Ja też się w jakimś stopniu z tym zgadzam, bo może czasem można byłoby poznawać coś nowego. I to nie oznacza, że wracać do tego sprzed... Ja przypomnę, że ja jestem w związku z moim mężem 17 lat.
z czego do ślubu 5 lat żyliśmy jako para i w ciągu tych 5 lat nie widzieliśmy się może 2 tygodnie, ale to wynika z wyjazdów, które odbywaliśmy oddzielnie i naprawdę widywaliśmy się codziennie. Więc nasz związek od samego początku był no taki, że między nami bardzo, bardzo jakby no, dużo się widzieliśmy, bardzo dobrze się poznaliśmy. Wiele osób się dziwi, jak można na przykład nie zamieszkać z partnerem przed ślubem. Myśmy razem nie mieszkali przed ślubem, ale po prostu naprawdę znaliśmy się jak łyse konie, też pomieszkiwaliśmy, nie wiem, mój mąż nocował, też miał blisko uczelnię. Znaczy nie, żeby od domu miał daleko, no ale mój tatuś mu robił rano kanapki, no było to, od początku ten związek był taki dosyć mocno zacieśniony i na przykład właśnie fakt, że pewne rzeczy kiedyś nie robiliśmy, nie oznacza, że na przykład teraz mówimy, ej kurde, jesteśmy już razem, nie wiem, 17 lat, tak, może by coś po prostu fajnego razem porobić, ale to nie ma na celu jakby jakiegoś takiego, wiecie, wracania właśnie do tej przeszłości, tylko po prostu jakiegoś nowego czegoś. To tak jak ponownie, tak jak nie wiem, z dzieckiem, z psem, z kotem, z chomikiem, jakby chcesz też poznać sobie coś po prostu nowego. Nie zwalałabym tego absolutnie na właśnie taką jakąś stagnację związku i w związku z tym taką potrzebę. Ciekawa jestem właśnie waszego zdania na ten temat, na temat tej rutyny. Mój tata kiedyś miał taki mistrzowski tekst, to jest tekst własny. Rutyna jest wrogiem postępu, ale nic nie zastąpi doświadczenia. Akurat ten tekst był związany z pracą zawodową i a propos właśnie z tym, czy można jakby się wypalić w pracy zawodowej i tak dalej, i tak dalej. Ale tak de facto, jak spojrzymy na właśnie kwestię też tych relacji, to myślę, że śmiało możemy również odnieść te słowa. I mówię, dla mnie ta rutyna, ta pewnego rodzaju stagnacja nie musi być absolutnie niczym złym. Nie musimy jakby szukać na siłę rozwiązań dla tego. Jeżeli nawet mamy takie poczucie, że pewne te odtwarzania są zachowane, to teraz musimy sobie zadać drugie kluczowe, najbardziej kluczowe pytanie, nim wejdziemy na Instagram i poczytamy te wszystkie psychologiczne treści. Czy nam to przeszkadza? Bo tak samo jest z kobietami, które na przykład decydują się wychowywać dzieci i zostać w domu. Albo z kobietami, które nie pracują zawodowo jakby w biurze, tylko właśnie na przykład nagrywają sobie na YouTube filmy. O, na przykład taka ja. I mi na przykład pewne rzeczy nie przeszkadzają. Ja lubię ugotować od niedawna, od kiedy mam tą kuchnię, wcześniej po prostu lubiłam dobrze zjeść. Ale sprawia mi przyjemność ugotowania, sprawiało mi ogromną przyjemność, jak mój mąż wychodził do pracy, normalnie, stacjonarnie, wysprzątanie tego mieszkania, kiedy on wrócił. I też ktoś mógłby powiedzieć, że automatycznie ja przygotowywałam obiad, czekałam niczym, wiecie, piesek z kapciami w zębach, sprzątałam mieszkanie, że jak on wróci, to żeby wszystko było naszykowane. Też jakby to wziąć na warsztat, można byłoby powiedzieć, że to jest jakiś nieteges. W takim razie, jakie są jego obowiązki. A ja na przykład byłam w tym szczęśliwa. I jakby zupełnie mi nie przeszkadzało, że ktoś mógłby to oceniać negatywnie. Więc wydaje mi się też, że bardzo, bardzo współcześnie bardzo się rozwija temat właśnie mówienia o różnych problemach i to dobrze i właśnie zamorduję zaraz tego człowieka, bo miał wstawić wodę na makaron. No i widzicie, i to jest właśnie to. Czy to jest rutyna? Nie, ciągle chcę go mordować. Znaczy, skoro ciągle, to sama nie wiem. Idę wstawić wodę na makaron, ze szklankę wraca. Właśnie widzicie, mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest super, że jakby coraz więcej mówimy o różnych zachowaniach w społeczeństwie, coraz bardziej jakby otwieramy się na te właśnie mówienie o problemach, mówimy o aspektach psychologicznych i to jest turbo. Ja naprawdę znam osoby, które poszły na terapię, kilka z nich na tą terapię namawiałam i widzę różnego rodzaju problemy, totalnie różnego rodzaju problemy i widzę, jak bardzo im ta terapia pomaga. W jednym przypadku to po prostu siedziałam, słuchajcie, z oczami wywalonymi na wierzch i nie wierzyłam po prostu w to, co słyszę. Wydawało mi się, że jestem w jakimś matrycie, bo kilka wizyt, nie kilkanaście, kilka wizyt u psychoterapeuty po prostu tak zmieniło podejście i
tak jakby wyciszyło osobę, która właśnie tam chodziła z jakimś tam problemem, że to było po prostu niewiarygodne. Gdyby każdy wiedział, że ma, miał zagwarantowane, że tak może się zmienić jego podejście, że on faktycznie to przepracuje, to myślę, że naprawdę by odkładał, nawet właśnie jeżeli nie ma funduszy na to, tak, żeby po prostu pójść na te kilka sesji i w jakimś stopniu tak się naprawić, bo no to jest po prostu niesamowite, więc z jednej strony to jest bardzo dobre, ale z drugiej strony mam wrażenie, że troszkę przekombinowujemy ostatnio, tak generalnie w społeczeństwie, no oczywiście ta rutyna to nie jest jakby nowe określenie, ale myślę sobie, że nie każdy człowiek, że jesteśmy tak różni, że jeden ma potrzebę ciągle tych nowych bodźców, ale skoro tak ma, to myślę, że ma tak od samego początku. A są ludzie, którzy od samego początku nie mają tych, wiecie, takich bodźców. Też nie chcę jakby tak mówić stereotypowo, ale powiem wam szczerze, że jeżeli na przykład mieszkasz, no nawet niech będzie w dużym mieście, ale nie wiem, gdzieś tam pracujesz, wracasz zmęczona do domu, musisz zrobić jakoś tam obiad, ogarnąć, nie wiem, dziecko, tu chwilę porozmawiasz z mężem i masz takie poczucie pewnego wypalenia i wejdziesz sobie w te internety i poczytasz o właśnie jakichś turborandkach, gdzie ty się martwisz jakby plus minus, czy starczy ci, czy nie starczy, bo jak dziecko zachoruje, po prostu się przeziębi, to te leki tyle kosztują, to myślę, że można się jakby wręcz tym podłamać, że to zawsze jest jakoś związane w jakimś stopniu z wydawaniem kasy, z jakimś takim turbo bodźcem, że to nie trafi jakby do każdej grupy społecznej. A co z osobami, które właśnie mają mniej pieniędzy, to ich jakby związki są skazane na porażkę? Nie wiem, czy rozumiecie, bo zawsze się boję właśnie wymądrzać w taki sposób, zawsze się boję, że ktoś to opacznie zrozumie, ale mam takie poczucie w sobie od dawna, że właśnie te pewne nowe nazewnictwa, ta taka pewna nie wiem, artykulacja tego, właśnie, że toksyczne jest zapytanie babci, kiedy dziecko przy tym stole wigilijnym, albo że toksyczne jest mówienie do dziecka, żeby był grzeczny, bo Mikołaj nie przyniesie mu prezentu, że to jest trochę adresowane do ludzi bardziej zamożnych. Może się ze mną nie zgodzicie, może powiecie, że teraz pieprzę po prostu farmazony, ale serio, ja mam czasem takie wrażenie, że to jest, bo za tym jakby kryją się właśnie te pozostałe rzeczy i że to jakby nie trafia do takiego przeciętnego Iksińskiego. A przeciętny Iksiński też ma związki, też ma dzieci, też żyje w społeczeństwie. Ale tak już podsumowując jakby temat pierwotny tego filmu, no to będę uwielbiał te moje, słuchajcie, pogadanki bez scenariusza, ale ja nie mogę ze scenariuszem, bo jak przygotowuję sobie konspekt, to zawsze źle wychodzi. Na maturze ustnej miałam konspekt, a też mówiłam zupełnie po swojemu. I tak mam najlepiej, naprawdę, wierzcie mi, mimo że to jest chaotyczne, to najlepiej wychodzi na spontanie. Tak jakby reasumując, ja jestem 17 lat z moim mężem. Po ślubie jesteśmy 12 lat. I powiem wam szczerze, że ja widząc pewne schematy w naszym związku, nigdy nie nazwałabym ich rutyną. Może bym uznała, że skoro jestem z kimś 17 lat i się nagadałam z nim za wszystkie czasy i gadam z nim dalej, i to bym raczej powiedziała, że może nudne jest czasem, po prostu nudne siedzenie na kanapie i oglądanie telewizji, choć zaczęliśmy grać w bardzo fajną grę na PlayStation, serdecznie polecam, nazywa się A Way Out i jest to gra na dwie osoby, trzeba tam ze sobą współpracować, coś nowego dla nas, mamy PlayStation, wydaliśmy na to kupę kasy, więc gramy właśnie, próbujemy również grać w gry, ale że jeżeli wpadamy po prostu w takie ogólne poczucie nudy, nie związkowe, tylko po prostu no, nudzi nam się, może byśmy kurde coś porobili, po prostu, nawet nie ze względu na nasze małżeństwo, tylko tak po prostu, no to uważam, że super, że to w takim razie coś poróbmy, coś zmieńmy, coś zróbmy, ale to nie ma bezpośredniego wpływu na związek jako taki. Być może też
są właśnie małżeństwa, które dopadła tak zwana prawdziwa rutyna, które właśnie, tak jak wspomniałam na początku tego filmu, były bardzo ekspresyjne na początku, bardzo dużo się tam działo, a potem dziecko i życie jakby to zmieniło. No, trudno mi tutaj właśnie dywagować. Ja osobiście uważam, że jeżeli mamy takie właśnie poczucie, że nie lubimy już ze sobą spędzać czasu, że coś między nami się wypaliło, bo słuchajcie, my możemy chodzić na flyspoty, możemy nurkować, wiecie, ileś kilometrów w dół, a możemy być obok siebie. I to możemy nawet chodzić na randki, możemy naprawdę robić turbo kreatywne rzeczy, możemy razem chodzić na ceramikę i bawić się w scenę z filmu Uwierz w ducha, ale może się okazać, że kiedy chcemy ze sobą porozmawiać, albo kiedy chcemy się do siebie przytulić, to po prostu patrzymy na tą osobę i to nie jest to. No i wtedy właśnie warto usiąść po prostu do rozmowy. Wiecie, o co mi chodzi? Że naprawianie rutyny poprzez jakieś różnego rodzaju aktywności, czy tej nudy w małżeństwie, różnego rodzaju aktywności, jeżeli to jest nuda w małżeństwie, a nie nuda dwóch jednostek, myślę, że należałoby zacząć ją po prostu od rozmowy, od szczerej rozmowy, może przy winku, tego pewnie żaden psycholog nie poleca, ale ja polecam, może właśnie przy winku, może przy drinku, żeby delikatnie się rozluźnić, nie mówię po butelce alkoholu, i po prostu porozmawiać, powiedzieć, słuchaj, bo wiecie, jeżeli nie ma tej informacji zwrotnej, to naprawdę moim zdaniem Święty Boże nie pomoże. Tyle ode mnie, czekam na bardzo, bardzo czekam na Wasze opinie w tym temacie, na to, co Wy uważacie, czy macie takie poczucie, przede wszystkim, czy macie poczucie, jeżeli macie ochotę się oczywiście podzielić taką informacją, poczucie właśnie tej rutyny w związku, ale też, czy jak właśnie podchodzicie do tej nomenklatury, do tego nazywania różnych rzeczy, czy macie takie podobne jakby wątpliwości jak ja? Czy wręcz Wy jesteście w tym super, że na przykład oglądacie właśnie te profile na Instagramie, czytacie te książki, czytacie te artykuły, te treści psychologiczne i właśnie to Wam pomaga, bo ja absolutnie tego nie neguję, ja po prostu mówię, że to nie jest dla mnie. O. I tyle. I skończyłam. I ho, ho, ho. Życzę Wam miłego dnia, czekam na Wasze komentarze, do zobaczenia, do kolejnego filmu. Idę teraz to cudo zmontować. Pamiętajcie, wycierpicie oglądając czasem. Oczywiście żartuję, mam nadzieję. Te moje wypociny, ale ja je potem oglądam też. Także przybijam mentalnego żółwika. Mam nadzieję, że film Wam przypadnie do gustu i mi też. Całuję. Do zobaczenia. Buziaki.